Tak, myślę tak. Możemy powiedzieć też bezpośrednio po meczu, że możemy być zadowoleni w tym pierwszym sparingu, dobry wynik i bardzo dobrze zawodnicy nastawieni do tego meczu byli i myślimy tak, że i dużo rzeczy się nam objawiło w meczu transferowanych z treningu i myślę tak, że můžeme myslet pozitivně po tomto meču, ale je tam i dużo rzeczy do poprawy. Dzisiaj večer zrobíme si analýzę, przygotowíme na jutro večer i będziemy komunikovali se zawodnikami, co bylo bardzo dobre i co jest do poprawy. Jest to jedna z rzeczy, ta taktyczna rzecz pressingu wysokiego, który jsme robili, gadali jsme, jak co zrobić najlepiej i je to jedna z rzeczy, która dzisiaj się pojawiła w meczu. Ne, tak trener Lukáš, měli jsme přigotovený analýzu tohoto ze spolu i věděli jsme, jak hrajom 4-4-2 i také ty podstavové řeči, které jsou bardzo vážné dla nás trenérů i dla informácie závodníků, které oni dostali před mečem i myšlem tak, že jich bardzo dobře vykořistili. Tak to jsme ustalili i mysleli jsme tak, že jak po podruží, tak po těch tréninkách, které byly fyzicky náročné v těch předešlých dňách, tak mysleli jsme, že v tom prvním sparingu, že bychom takhle závodníků podělili i později už v těch následných mečách bude ne všetci, ale některé pozice będą grali więcej než 45 minut. Tak všechno jesteśmy tu na kempu, jak potřebujeme potrénovat, jak vytrimalost, taktické řeči, ale především chceme vykořistit těchto bojisek i této pogody, která tu je, a chceme to vykořistit efektivně, to znači co nejvíc tréninku na pilke i dlatego, aby ten progres jak taktyczny, tak fizyczny szedł do góry.